40-kilometrowa trasa nie była łatwa, ale pogoda, choć pod koniec nieco kapryśna, wyjątkowo sprzyjała uczestnikom. W minioną sobotę odbył się otwierający sezon czwarty rajd rowerowy partnerski gmin, którego organizacji w tym roku podjęła się gmina Krzyżanowice. Godzina 9.30, teren Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach. Trwa właśnie rejestracja uczestników czwartego rajdu rowerowego partnerskich gmin, w którym jak co roku wzięli udział zarówno polscy, jak i czescy miłośnicy grupowej wyprawy z udziałem tego najzdrowszego i najbardziej ekologicznego środka transportu. Każdy rok tu jeździmy na ten rajd. Co jest takiego fajnego w tym rajdzie? Tak, te dziedziny, Siężyce, Hać, Krzyżanowice, Piść, a taka przyjatelstwo, dobra nalada. Piękni ludzie. A na co dzień dużo jeździcie rowerami? Jeździmy często na rowerze. No. Jaka najdłuższa trasa? 150 km. Czyli dzisiaj 40 to pik. Te pochodzie. Co roku startujemy w każdym rajdzie z córką, z żoną. No, naprawdę fajnie. No. A na co dzień ile jeździcie? Na co dzień pracujemy. Jeździmy tylko dla sportu, rekreacji. No. Jak oceniacie na dzisiaj waszą kondycję? Myślę, że damy radę. To nie jest po prostu jakiś tam wyścig, nie wiem, żeby być pierwszym, tylko dla przyjemności, o, dla przyjemności jedziemy. Cykl wspólnych imprez między Krzyżanowicami a czeskimi Szyleżowicami, Haczy i Piszczem rozpoczął się już kilka lat temu, a tegoroczny rajd wpisany był w jubileusz 20-lecia podpisania umów partnerskich. Chcemy pokazać i nasze trasy, które wybudowane zostały z różnych projektów, jak i no, piękne tereny naszych gmin. Myślę, że i trasa atrakcyjna. Pogoda w miarę na razie rowerowa. Mam nadzieję, że nie będzie takiego orzeźwienia deszczowego, ale nawet gdyby, to myślę, że humory wszystkim będą dopisywały. Na ten wspólny wiosenny przejazd ulicami partnerskich gmin zdecydowało się około 150 rowerzystów. Jedni nie wyobrażali sobie rozpoczęcia sezonu bez zaliczenia krzyżanowickiego rajdu. Inni dopiero poznawali jego wyjątkową atmosferę. Ja tady jestem po prvé, pierwszy raz. Ale na co dzień pan jeździ, widzę. Jo, jsem tam, jo. Jo, určitě něco nejde. Jaká najdůžší trasa pokonaná? Tak je 120 km do Beskyd tady. Tady v tomto. Czyli dzisiaj te 40 km to w sumie niezbyt wielki wysiłek. Nie, určitě nebude. Pogoda chyba idealna. Počasie pogoda jest dobra. Jo, neprší, je to dobrý. Dużo wody jest przygotowanej? Určitě nějaká voda je. Určitě bude nějaké pivečko potom, takže v pohodě. Oprócz butelek z wodą uczestnicy pamiętali także o innych niezbędnych atrybutach wzorowego rowerzysty. To co musi być to jest, czyli rower jest sprawny, mam nadzieję, kask jest, czyli zabezpieczenie też jakieś oświetlenie, jest. Hamulce. Oświetlenie, hamulce, dzwonek. No i przede wszystkim dobry nastrój, pozytywne nastawienie. 40 km to dużo, mało dla was? Średnio. Średnio, powiem. Pokonujemy i więcej. Też. Taka najdłuższa trasa? Właśnie niedawno mąż zrobił. Dwa tygodnie temu 117 km. Oj. Jaki kierunek? Gdzie? Ostrawa. Tak. Także z Raciborza do Ostrawy, troszeczkę jeszcze po okolicach. I się nazbierało. I kondycja jest? No, mam nadzieję. Żona? No w razie czego jakoś tam się dofolgowała. Jakaś linka? Koło 70 potrafi zrobić. Ale także też zrobiłam trochę więcej, więc myślę, że dam radę. Tym bardziej, że nie jest tak upalnie, więc powinno być sprzyjająco. Górek, to też jest podstawa. To też jest właśnie jaka trasa, więc zobaczymy, ale myślę, że będzie jak okej. Jak są górki, dystanse są krótsze. Dzieci z rodzicami, seniorzy, młodzież, pary, amatorzy i bardziej zaawansowani w pedałowaniu zapaleńcy. W rajdzie mogli wziąć udział wszyscy, bez wyjątku. Zwłaszcza, że nad ich bezpieczeństwem czuwali pracownicy Urzędu Gminy, Straż Miejska i gminne ośrodki OSP. Myślę, że każdy przede wszystkim znajdzie dla siebie odpowiednie tempo, odpowiednią grupę, towarzystwo, a to, że się spotykamy, to jest chyba to, co jest najlepsze na zakończenie, oczywiście podsumowanie, zakończenie, poczęstunek, tam też będzie można i wymienić się wrażeniami ze stroną czeską, polską, także myślę, że taki prawdziwy rajd partnerski. Jak pana kondycja dzisiaj? To się okaże. Co, na co dzień nie jeździmy? Nie. Ja w tym roku jakoś jeszcze nie za bardzo gdzieś tam miałem czas jeździć na rowerze. Pierwszy raz w tym roku. Więc... Co, i od razu 40 km? No, myślę, że dam radę, spokojnie. Ale muszę też oszczędzać kondycję, bo po południu jeszcze są inne uroczystości, gdzie muszę oficjalnie też być. Ale myślę, że dam radę i spokojnie. Tak jak mówię,
Trasę mamy urozmaiconą, trudną, ale przystępną i dostępną dla każdego. Tuż przed 10:00 grupa zaczęła przygotowywać się do startu, a organizatorzy obowiązkowo przypomnieli o najważniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Parę minut później uczestnicy rajdu prowadzeni przez wójta gminy Krzyżanowice i starostów czeskich gmin wyruszyli w stronę Szyleżowic. Następnym przystankiem były Owsiszcze. Stamtąd peleton udał się do Krzyżanowic, potem do Haczy i przez Rudy Szwałtora Zabełków z powrotem pod Wiatę do Chałupek, gdzie na wszystkich czekał gorący bigos.